Siema, tu Szczecinum, a to jest trzeci odcinek z serii Bazylikusa. Ogólnie Orange zasłabła, bo jest w ciąży i skończył nam się psychit, więc za chwilę Salamander pójdzie handlować znowu. Nie mam jakoś dużo rzeczy, które mógłbym przehandlować, ale mam przynajmniej skóry, bo zabiłem dużo zwierząt w trakcie głodu i za chwilę będę musiał jeszcze więcej ich zabić. Chociaż zobaczymy, bo trochę ryżu będą mieli, może Salamander kupi trochę jedzenia, nie wiem. Mam też nowe sidecasty. Nasz przywódca ma World of Serenity, co pozwala zakończyć mentalny break. I Baskar, który teraz rajduje osadę. W tej osadzie znajduje się trochę stali i pięciu przeciwników. Baskar ma nowy psycast, którym jest Blade Focus. Blade Focus zwiększa siłę szybkość ataku. Szybkość ataku jest podwojona. I ta wrażliwość psychiczna, którą postać ma, po prostu wydłuża działanie tego buffa. Teraz spróbujemy tą walkę w miarę bezboleśnie wygrać. Mam nadzieję, że może uda mi się kogoś złapać, ale nie jest to gwarantowane. Dobra, tamten jest ostrzeliwany. Baskar ma tarczę. Niestety nawet w sumie, no taki damage zadają te postaci, że zabijamy większość przeciwników zamiast ich chwytać. I nawet jeśli zaatakowałbym wręcz Salamandrem, to ta postać i tak prawdopodobnie umrze, którą on zaatakuje. Baskar przeszuka teraz ten obóz. Mamy tutaj trochę pemikanu. Mógłbym nawet przenieść zwłoki do bazy i chyba to zrobię, żeby po prostu mogli je skonsumować i od razu potem Salamander będzie handlował. Przynajmniej spróbuję. Dobra, jest i stal. Prędzej zabiorę te zwłoki do bazy niż tą stal. A, i dostajemy też punkty developmentu do naszej ideologii. Zobaczymy, czy będą mogli je przenieść. Od kiedy tego moda zainstalowałem, to przestało mi liczyć wagę zwłok. Ale powinni być w stanie to unieść. W sensie te konie. No. Okej. Okay. Nieważne. Krytyczny alarm, niemobilna karawana. To jedne zwłoki wyrzucą. Za ile będą w bazie? Za jeden dzień. Okej. Okay. Tyle będą musieli wytrzymać psychitu. Psychit nawet nie jest zasadzony jeszcze, bo mam problemy z ogrodnictwem, dlatego chciałbym złapać inną postać. Salamander jest ogrodnikiem i on jest poza bazą. Orange jest drugim ogrodnikiem, ale leży nieprzytomna tak długo, aż nie będzie psychitu. Więc jedyna nadzieja to handel znowu. A, i mam też nowe technologie. Bo teraz idą one znacznie szybciej. Więc mam tutaj Beer Brewing, Stone Cutting. Mamy też dużo różnych drzewek technologicznych. Vanilla Expanded. Na razie poza tymi meblami to jeszcze nic nie badałem. A, i teraz badam elektryczność. To chwilę zajmie, wiadomo. Ale jest to główny taki punkt, przez który musimy przejść, żeby ta kolonia się rozwinęła. A propos elektryczności, to tu już wypoleruję ściany i wtedy przez te ściany będziemy mogli przeprowadzić elektryczne kable. No i wiadomo, po prostu do bazy i tak dalej. Też zbuduję gdzieś zaraz stół do obrabiania kamienia. To ogólnie będzie warsztat. Obok warsztatu potem powstanie taki główny magazyn. To będzie chłodnia. To będzie kuchnia, ważalnia, duże pomieszczenie, ale zobaczycie potem czemu. To będzie szpital, tu jest korytarz, który będzie prowadził do
drugiego albo nawet trzeciego więzienia. Zobaczymy, ile tu się zmieści, jakiego rodzaju będą te pomieszczenia. Na razie nie chcę tego planować. Okej, okay, mamy questa. Uciekający Pytokin. Pytokin to jest taki stwór, który jest dobry w roślinach. Więc idealnie tego mi właśnie potrzeba do tego cecha Ecologist. Ecologist 20% więcej zbiera roślin, kiedy farmi i leczy się. I do tego przywołuje dryady, ten rodzaj ksenotypu. Nie wiecie, o co chodzi jeszcze, ale zaraz będziecie wiedzieć. Do tego jest kucharką. Ale na razie rośliny są priorytetem. Przywołam te dryady. To są takie pety, które mogą sprzątać. Ok, widzę, że tutaj jest drop od razu. Mamy dwie postaci, które mogą walczyć, bo reszta jest poza bazą, ale myślę, że sobie ogarniemy to. Obie te... nie. Jedna z tych postaci walczy w mele, więc spoko. No, najlepsze postaci niestety są poza bazą. Ona ma piąty poziom skilla. On teraz będzie strzelał. Chcę go rozwijać strzelanie, bo mam dwie takie główne postaci mele. Z postaci mele jest problem, że trzeba dużo takiego mikromanagementu robić i no ogólnie tego właśnie mikro. Więc lepiej mieć dwie niż trzy. Powinno być chyba ok. Nie po to zrobiłem dobrych genetycznie wojowników, żeby teraz mieli sobie nie poradzić. Karawana tam będzie za chwilę. Niestety Orange śpi. Mogę zmobilizować też Creepa. Creep niech weźmie karabin. I mogę zmobilizować w sumie Lachiego. Zostaną rani, ale właśnie mam nadzieję, że mój lekarz nie zaśnie. Oni są odporni na strzały, bo właśnie zostawiam one na nich tylko siniaki. Ale nacięcia nożem już nie. No i ci to też tutaj podpalają. No atakuj tego typa, który ci tnie nożem. A nie tego świniaka. Ogólnie już zaraz to będzie ogarnięte, widzę. Dobra, skupię się. Ten dzieciak niech tutaj nie biegnie. Nie jest to mądry pomysł. Lachi niech idzie tutaj. A creep. Zobaczymy, czy Fogole zdąży cokolwiek zrobić. Ona już jest troszkę ranna, widzę. Poruszanie się 26%, więc może niedługo zasnąć. To może ją wycofam, bo ona jest lekarzem. Creeperino sobie tutaj poradzi. Niech stanie tutaj za osłoną. Ona przyjmie teraz strzał na siebie. Troszkę to jest teraz, bo zabałagoniona ta walka. Okej, okay. Uciekają. Nareszcie. To czas ugasić ten pożar. No i tego typka też można przy okazji pokroić. I mamy potencjalnego więźnia. Zobaczymy, jak bardzo jest pokrojony. Ma astmę i jest stary. 85 lat. Nie, to nie będzie więzień. Proszę, nie strzel w niego. I zobaczymy, czy te pożary się uda ugasić. Okej, okay. Strzelił w niego, tak? No. No trudno. Trzeba go uratować. Bo... jeszcze nie ma szpitala dedykowanego, ale to znowu może być szpital.
Ona by mogła sama siebie już leczyć. Tylko nie ma ze sobą lekarstw. Widzę. No, bałagan. Ale rośliny za bardzo się nie spaliły i zaczęło padać. Więc spoko. Weź się ulecz. Okej, okay, mogło być gorzej. Tak to ujmę. Trochę mogłem poczekać na wzięcie tego questa, ale byłem pewny siebie. I teraz czas uratować Lachiego. Lachi stracił palec u stopy. Przeżyje. I akurat wróciła karawana, kiedy już pora idzie. I przybyła jeszcze karawana handlarza. Jest małżeństwo. Niedługo powinniśmy też mieć tutaj dziecko. Pierwsze naszych kolonistów. Z nim będzie wszystko w porządku. Umarłby za 4 godziny, ale przeżyje. No i Salamander zaraz leci na handel. Ale zobaczmy, co oni tutaj mają. Jest troszkę obniżona skuteczność handlu, ponieważ on ma niedobór używek. Jedzenia chyba się nie opłaca kupować, bo akurat są zbiory ryżu. Mógłbym sprzedać część tych koni, ale może to poczekać. Tox Lion jest sporo wart, zwłaszcza ta samica, która jest w ciąży, ale spróbuję te zwierzęta zachować i potem używać ich w walce na przykład. Przeczytałem opis tych toksylionów. Jest tak, że one nie są tak silne w walce jak normalne lwy, ale za to nakładają na przeciwników, których zaatakują, chorobę, która powoduje infekcję i może się rozprzestrzeniać pomiędzy nimi. I chyba już nawet właśnie w walce osłabia po prostu ich poziom świadomości i ruchliwość. Dobra, czas, żeby Salamander udał się kolejny raz podróż. Tu za chwilę odnowi się stack tych towarów. Może zabrać 3 konie. Może jednego z nich sprzedam. Zwłaszcza, że mamy 3 małe konie. No a ten cały pytokin będzie na pewno bardzo przydatny jako planter. Za ile on tam będzie? 0,7 chyba było, tak? Jaguar jeszcze sobie zabliźnia te wszystkie rany. No Lachi nie popisał się w pierwszej walce, ale nie byli to też prości przeciwnicy. No w sensie sytuacja nie była prosta. Ale te całe Yeti zadają dużo obrażeń w walce wręcz. I tamten typ, no, powalił go na ziemię granatem. Prawdopodobnie on chyba jeszcze dostał strzał od swojego sojusznika. Czas pokroić też te wszystkie trupy, więc Jaguar. Umarł. Na co on umarł? No serio? Wykrwawił się? No. Przecież na śmierć i niedożywienie, no to... Okej, okay. Jest taki plus w tej sytuacji, że jak jedna z naszych postaci umiera albo jest powalana na ziemię, to Storyteller zmniejsza siłę przychodzącego następnego rajdu. No, Lachi był konstruktorem, miał potencjał, żeby... No chciałem powiedzieć, że miał potencjał, żeby być wojownikiem, ale najwyraźniej nie. Tak bywa. Tak długo jak nie umierają nasze początkowe postaci i postaci z naszego ksenotypu, to jest wszystko ok. Więc mamy już drugą śmierć. Okej, okay. Jaguar. Czas, żeby zaczęła gotować. Ona ma cały czas jedną bliznę, ale wydaje mi się, że tą bliznę już miała wcześniej.
Mamy teraz dużo jedzenia. Jest też taki plus. I możemy Lachiego... Lachi też dołączy. Zostanie w tej kolonii, tak? Nie tylko w naszych sercach, ale też w żołądkach. Okej. Okay. Króliczek szybko zdech. Przepraszam, umarł. Orange idzie medytować. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dałem im rozkład taki, żeby medytowali o wyznaczonych porach, ale jednak to anuluję. Lachi tak pójdzie medytować, bo jest kasterem. Znaczy, Orange. Lachi jest nadal w moim sercu. Dobra, zmniejszę jej na razie ten wyznacznik fokusu. No, Lachi właśnie został pokrojony. I pozostaje nam przywołać kolejnych kolonistów. Bo ci, których póki co przywołaliśmy, to się nie sprawdzają. Mam nadzieję, że Creep nie odejdzie, bo Creep Joinerzy, tacy jak właśnie Creep, czasami po prostu sobie randomowo odchodzą. I miałem pokazać driady, które... No, nie tylko pokazać, chciałem ich użyć. Więc ona przywołuje driady. Driady są jak zwierzęta. I można je wyszkolić, żeby... nosiły przedmioty, ale one też same z siebie sprzątają. Domyślnie. Przydatne. Wydaje mi się, że Lachi był właśnie główną postacią, która miała trening zwierząt, ale ona jest w sumie lepsza w tym jeszcze. Więc mam nadzieję, że nie straci aż tak dużo czasu na szkolenie tych zwierząt, które tam mamy. No mamy w sumie czwórkę zwierząt. To jeszcze niech chwilę z tym poczeka. I... zajmie się roślinami na razie. Przynajmniej na tak długo, aż salamander nie wróci. Czy mamy tutaj psychit? Nie. To sprzedamy coś. I pójdziemy dalej. Tu na razie żywności też nie kupuję. Możemy dostać psychit od plemienia. On powinien tam zaraz być. Research leci. Potrzebujemy więcej łóżek. Wydawać by się mogło, że Lachi zwolnił łóżko, ale najwyraźniej on też nie miał. Jest plus też taki w tej postaci, że to jest samica. Znaczy kobieta. I salamander, jako mężczyzna, będzie mógł produkować z nią potomstwo i nawiązać więź mentalną. Orange jest w połogu. No to niesiemy ją do szpitala. Jaguar niestety nie jest najszybszą biegaczką teraz. Nie szkodzi. Coś tam się wydarzyło, ale teraz szukam narkotyków. Których nie ma. Muszę też znaleźć trochę jedzenia. Kolejne dwie osady, które powinny mieć już zaktualizowany inwentarz zaraz. No, niedługo. Z tą frakcją nie mogę handlować. On tu będzie za moment, więc na razie niech się zatrzyma na tej drodze i poczeka. Rozbiła się kapsuła ze zwierzęciem. To jest jakiś pies, którego możemy uratować, gdyby nie to, że nasz jeden lekarz jest teraz zajęty odbieraniem porodu. Ale ta postać może spróbować go opatrzyć bez lekarstw. I to zwierzę oczywiście, jak je opatrzymy, to jest duża szansa, że nas dołączy. Mam nadzieję, że narodzi się też zdrowe dziecko. Zbudowałem kołyski dla dziecka, zbudowałem miejsce na książki, bo liczę na to, że jako, że mamy dzieci, to salamander znajdzie też teraz jakąś książkę do kupienia. Jako, że jest noc, to... Okej, to jeszcze go tam nie wysyłam, może tam podejść bliżej. Okej. Już skończyła z tym psem.
przydałoby się na niej Word of Joy, jako że jest zadowolona, ale śpi, to teraz nie można. Kurwa. I Bakar wpadł w szał przez to, że to dziecko się narodziło martwe. To chyba było jego dziecko. To teraz czas użyć... Okej, on nie może tego? 70% fokusu to wymaga. No dobra, no to... On jest jak jest berserkiem. To on używa broni, którą trzyma? Obawiam się, że tak. No to sprawimy, że będzie nas gonił. Jest tu troszkę seria niefortunnych zdarzeń teraz. Słuchajcie, dotarło do mnie właśnie, dlaczego on wpadł w ten szał. To nie tylko dziecko umarło, ale ona też. Nasza sajkasterka i moja planterka i konstruktorka. I potencjalnie najlepsza strzelczyni na tej kolonii. Więc Jaguar, jako że jest jedyną kobietą, która pozostała przy życiu z mojej początkowej rasy, ustawię jej największy współczynnik zachodzenia w ciąży 400%, tak? Psychic Conception. Nie wiem, czy to jest w sumie przez to, że ma ten Psychic Bond dostępny, czy to jest po prostu z tego moda. Ale ogólnie dramat, to co się dzieje tutaj w tym odcinku. Ja go teraz będę kajtował. Tak się kajtuje swoich własnych kolonistów. Aż mu przejdzie. Nie wiem, kiedy mu przejdzie. Nie byłoby najgorzej, jakby on sobie zebrał fokus do 70%. W razie, jakby mnie przeżył tak szybko, żebym mógł go zatrzymać w ten sposób. On teraz się rzuci na tą gejś. Są to jakieś zwierzęta? Nie. No w sensie są, ale nie za blisko. On będzie teraz dla mnie polował. Może jak zabije wystarczającą ilość stworzeń, to się od niej odczepi. To ogólnie jest sporo machinerii. To chyba z tego deszczu meteorytów, co był wcześniej. No, ona może ogólnie przed nim całkiem długo spierdalać, bo jest joggerką. Nie, ona nie jest joggerką. Okej, okay. Nie wiem, czemu on tak wolno biegnie, ale niech nie przyspiesza. Nie chcę koni, żeby zabił, bo w naszej ideologii one są świętymi zwierzętami i będzie jeszcze gorzej, jak zabiją. Jak zabije. Okej. Okay. Pewnie nie będzie psychitu. Znając moje szczęście. Już chyba powinien być zaktualizowany inwentarz. Nie. Jeszcze moment. O, odczep się już od nich. Nie wiem, czemu ona biegnie szybciej od niego. Może to właśnie 39% poruszania się. No jest ranny w stopę w sumie. To chyba dlatego. Okej, to jest boomrat. W sumie jak go zabije, to podpali się. Ona też będzie miała break za chwilę. No, podpalił się. Jeszcze by brakowało tego, żeby on umarł. Ona się teraz opatruje. Za chwilę będzie miała załamanie nerwowe. On idzie medytować. A, zwłoki już gniją. No nic, ona też zostanie z nami w tej kolonii. Boże, ile ten break trwa. Dobra, teraz jeszcze jest ryzyko, że się rzuci na konie. Ona będzie zaraz
Cierpiała z głodu, już w sumie cierpi. Czas jej kazać iść zjeść. I może kogoś innego wysłać na ten kiting. Nie ma za bardzo kogo. Okej. Okay. On już może rzucić kasta. Tylko, że... No, on zapadnie w śpiączkę, jak to rzuci. Ale krótką. Nie, to on zapadł w śpiączkę. 12 godzin, to nie tak źle. Czas go uratować. Czas zebrać topór. I się nie poddawać. Jagular zaraz coś zje. Tutaj jeszcze jest kawa. Zobaczymy, czy będzie miała załamanie nerwowe. Zanim w ogóle tam podejdzie. Jest całkiem możliwe. Tutaj tradujemy. Tak, jeszcze idzie do stołu. Traci więcej czasu. Psychi tu nie ma. Zaskoczony nie jestem. Sprzedam jednego konia, tego starszego. I pójdę do drugiej osady. Może coś tam będzie prędzej czy później, kiedyś. Daję to teraz po to, żeby on mógł go nakarmić. Nie, nie tending, tylko feeding. I będzie musiał kastować więcej tych wszystkich World of Joy i tak dalej. Jednak to Serenity się okazało przydatne. Prędzej niż sądziłem. On za chwilę będzie miał nową kobietę i będzie zadowolony. Jest Lucyferium. Ale ono jest drogie. Chciałem je zacząć zbierać. Więc chyba je kupię. Chainbolt. Dobry spell. Wydam więcej niż powinienem. Nie szkodzi. Będę niedługo sprzedawał opium. 0,9 dnia do zresetowania inwentarza. On akurat tyle potrzebuje, żeby tam dotrzeć. Okej, okay, ona teraz będzie go opatrywała. Lekarstwa widzę, że się kończą. Okej, okay, to zwierzę dołączyło. No to akurat w sumie takie mało ważne. Dobra, wiecie co? Może ją pochowam po prostu. Mógłbym ją... No w sumie nie mam możliwości ochładzania. Teoretycznie mógłbym ją wsadzić do lodówki i... ożywić, zanim zgnije. Ale nie ma takiej opcji. Jak nie mam możliwości ochładzania przedmiotów. Co zrobić? Ale i tak ją pochowam. Więc tutaj odznaczę ciała kolonistów. No i zbudujemy gdzieś trumnę. Ktoś tu jeszcze buduje w ogóle? No ktoś buduje. Jaguar, która śpi. On może budować. On jest całkiem dobry w budowaniu w sumie. Sarkofag stalowy. Nie mam za bardzo pomieszczeń, w których można by te sarkofagi umieścić. Przyjdzie tutaj ten sarkofag. Może nie w tym miejscu dokładnie. I on go zaraz zbuduje. Pochowamy ją prawilnie. I ogólnie ten bonus storytellera, który dostajemy jak coś się dzieje naszej postaci niedobrego, powinien być teraz całkiem wysoki. Widzę, że on całkiem duży priorytet kładzie teraz na to doktorowanie. No może to i lepiej. Niech zbuduje ten sarkofag
i ją grzecznie pochowamy. Na to zasłużyła akurat ona, nie jakiś tam gnój Impit. I on będzie mógł chodzić na jej grób. Jaki on ma teraz nastrój przez to? Okej, okay, zerwana więź psychiczna, minus 24. Plus minus 18. Możemy spróbować poprawić mu nastrój, jak Salamander wróci. On może nawiązać nową więź psychiczną. Mam nadzieję. Nie. Jeszcze nie. Niska opinia. Możemy jej też zrobić pogrzeb. Jak Salamander będzie obecny, bo póki co jakość jest zbyt niska. On niech zbiera fokus najlepiej niedługo. Okej, okay, w sumie work drive na creepa, żeby był przy research. On zbierać będzie fokus, żeby rzucić to Ward of Serenity znowu i go obezwładnić następnym razem, jak wpadnie w szał. Ziemniaki też zostały zebrane, przynajmniej część. Jest kolejny trader. Naszego tradera nie ma. Bulk Goods Trader nie będzie miał niestety tych narkotyków, które potrzebujemy. On by teraz mógł sobie trochę użyć. Zwłaszcza jakby był Raid. On jest głównym, będzie głównym wojownikiem. Jakby się załamał do tego czasu, to nie byłoby zbyt dobrze. Kurwa, morderczy szał. Co on... O ja pierdolę. I teraz szybciej biega, bo się ozdrowił. Teraz się muszę skupić. On też zaraz będzie miał załamanie. Ciężko go obezwładnić, jak jest najlepszym wojownikiem. Więc teoretycznie no, nie mam jak go nawet uśpić przy pomocy metod fizycznych. No nie ma, nie ma. Kapłan by się teraz przydał w bazie. O, jeszcze go wyślę. W jakim czasie ten morderczy szał przychodzi? Mam ochotę to wygooglować. W sumie wygoogluję to, żeby się nie okazało, że biegam teraz na nic. W sumie nie znalazłem żadnych konkretnych informacji na temat, czy ten rage się kończy, ale po prostu spróbuję go aresztować. I creep powinien dać radę go aresztować. Potrzebujemy znowu więzienia. I no, spróbujemy go utrzymać przy życiu. Ma 100% szansy na aresztowanie, więc powinno być ok. I jak się uspokoi, to go uwolnimy. I możemy po prostu kliknąć release. I już jest wszystko ok. To było prostsze niż myślałem. Ok, teraz Word of Joy będzie potrzebne. Alpaka self-tamed, no fajnie. To nie będzie łatwe. Dobra, mam tu jakieś questy. Quest for the Yatkins. Ja... Okej. Okay. A, to jest ten. To jest nasza relikwia.
I... To jest interesujące, bo mamy tutaj quest, który pozwoli nam zdobyć sankuofaga. I mógłbym na przykład jego uczynić sankuofagiem. W ten sposób, jakbym go przypadkiem zabił, to będzie wszystko z nim ok. Ale on się nadaje na sankuofaga, bo ma w miarę wysoki socjal, ma specjalistą mele jest. I pakuje się w dużo tarapatów, więc jak będzie nieśmiertelny, to on dobrze zrobi. Miejmy nadzieję, że nie będzie tego typa próbował teraz zabić. Coś zostało zjedzone przez tego lwa. Prawdopodobnie dlatego, że lwy głodują, bo nie mam mięsa. Tak. Dobra, tu jest jego topór, więc w razie czego można go jeszcze obezwładnić. Na razie jest potrzebne World of Joy. Potem będzie World of Serenity pewnie znowu potrzebne. On sobie ładnie leveluje teraz sidecasty. Może dam mu jakieś sidecasty bojowe. Albo też psychicsów, bo to będzie też przydatne. Jak dojdę do 40, to od razu rzucam. No kurde. Mógłbym. To medytował do ilu? 37,6. Okej. Okay. Może znajdę sakit, nie wiem. Niedługo też trawa wyrośnie, więc będzie można w ogóle kolejnego z nich uczynić sidecasterem. Na ten quest zostało 1,7 dnia. Chciałem najpierw naprawić te wszystkie problemy mentalne, ale sobie pospo. Naprawić te problemy mentalne, zanim zacznę tutaj próbować robić questy. Wiecie co? To na pewno jest dobry pomysł, żeby dać mu topór. Ale zabiję jakieś zwierzę, żeby inne zwierzęta nie głodowały i nie działy się jeszcze gorsze rzeczy. Dobra, on teraz idzie znowu medytować. Tutaj za chwilę wyrośnie ostatnia trawa i będzie kolejny sidecaster. 1,5. World of Psychicsów. Ile to wymaga? 80, panie. Domyślam się, że moc tego zależy od jego sensitivity. Dam mu to na 80%, ale najpierw i tak World of Joy poleci, jak ten cały bakar wstanie. W sumie dobry pomysł to jest teraz go obudzić. Ona mogłaby zasadzić psychic. Póki co, kurwa, jeszcze jest choroba. Psychic to oczywiście nie ma nigdzie. Katafrakt helmet. Ale mnie nie stać. Poszukam jeszcze chwilę. To będzie chwilę rosło, ile to rośnie. 9 dni. Mogło być gorzej. World of Joy na pewno będzie bardzo szczęśliwy teraz po tych wszystkich wydarzeniach, jak umarło jego dziecko, jego narzeczona. Za dużo to nie poprawiło sytuacji. Tutaj potrzebny jest kapłan.
O nie. Mógł go wysłać na rajd, ale to jest też niezbyt pewne. Wezmę tego questa zaraz. A on odpali jeszcze psychicsów, jak będzie miał możliwość. A, i ktoś próbował tutaj użyć Glitter World Medicine. Alpaka, no nie obchodzi mnie ta alpaka. W sumie. Co teraz? Okej, okay. Quest. Ogólnie tak. Preferencje nagród w questach chciałbym ustawić na to, żeby nie dawali mi goodwill. Honor chce. Ogólnie jest ten konkretny quest. Atak na camp w sumie. Okej. Okay. To jest łatwy quest. Wezmę ten advanced component. Jak nie zaatakuje, to się nic nie stanie w sumie. Chyba. Nie stracę tam żadnego goodwilla, nic w tym stylu, nie? Nie miałem od dawna takiej emocjonującej rozrywki w Rimordzie. Czemu ona używa na niego? Okej, okay, w sumie jest pla... No właśnie, przegapiłem trochę tą plagę. Creep odchodzi. A go potrzebuję. Bakar, to jest twoja chwila, żeby go aresztować. Ty go dogonisz. Dobry timing. Nic nie ma. Okej. Okay. Creep chyba nie żyje, tak? Odmówił aresztowania. Dobra, mamy z powrotem... 6 kolonistów. Nasz najlepszy researcher też już odszedł od nas. Była to jego świadoma decyzja. To jest chwila, żeby Bakar się położył do łóżka. On się wskrzesił. Jest nadal wrogi, ale jest szansa, żeby może go teraz obezwładnić. Udało się. Czy on jest absolut loyal? Nie. Czy on stracił kończyny? Oczywiście. Ale może się uda go ratować jeszcze. Szybko biegnij z nim. Jak tam ta plaga? Czas się kłaść do wyra. Powinno się udać go ratować, co nie? To tylko 3 godziny. I zaraz Bakar będzie leczony najlepszym lekarstwem, jakie tutaj mamy. Okej, okay. Creep wrócił do nas. No, niech użyje tego Glitter World Medicine. Cztery. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Czas, żeby kapłan do nas wrócił jednak. Bo będzie potrzebne... no, to wspomaganie leczenia. Jemu by się przydało, żeby leżał w łóżku.
i żeby na przykład miał dedykowane łóżko szpitalne. Możemy go nakarmić. Trzeba go utrzymać przy życiu. Wydaje mi się, że przeżyje. Wydaje mi się, że to na spokojnie przeżyje. Jak tu nie ma jedzenia? Ma ryż. Trzeba zwracać. 1,6. Nie wiem, czy to nawet będzie konieczne, ale poszukiwanie tego psychitu w sumie nawet wiele się nie zdają, więc równie dobrze może po prostu wrócić i poczekamy po prostu na zbiory. Mogą spać radę w sumie. Okej, on będzie rekrutowany. Najlepszym wardenem teraz będzie Bakar. A, quest. 16 godzin. Nie jest to dobry czas, ale... Czy ta dwójka da radę pokonać wampira i dwóch przydupasów? Prawdopodobnie tak. Ale poczekam. Poczekam i spróbuję nie przegapić tego questa. 15. Albo przynajmniej niech po następnym opatrzeniu próbuję tam walczyć z tym wampirem. Dobrze, że kupiłem te lekarstwa. Bo te ziołowe... No szczęście. Jak tam jej sen? Już prawie wyspana. Pewnie części tych sytuacji udałoby się uniknąć, ale na przykład tego, tej śmierci przy porocie to nie. To jest RNG. RNG, które stwierdza, że nie, nie będziesz miał spokojnej gry, kiedy nagrywasz. Nie. To będzie absolutne przeciwieństwo spokojnej. Kurwa. Nice. 94. A jak tam jego głód? No. Jest. A jak tam jedzenie? Kończy się. Możemy zjeść tych bodyguardów wampira. On będzie potrzebny w tej walce. Dobra. 7 godzin bierzemy tego questa, nie ma co się cykać. Jest ich tylko 4. 3 jest potencjalnym pokarmem, wampir. No, jak to wampir. Oni sami zaatakują, więc... jak dostanę komunikat, że atakują, to ich tutaj gdzieś spejtuję do bazy. On może być z tyłu. Sfrankuję ich. To się nazywa taktyka. No. Atakują. Bakar będzie tutaj, mam nadzieję, przewodnią rolę pełnił. Jaguar sobie gdzieś tutaj stanie, w przejściu też, ale się nie... Nikt nie wychyla, okej. Okay. Mamy dostępny linking z drzewem. I to jest jego chwila prawdy, żeby odbudować swoją reputację. On nie będzie potrzebny, jak mamy Bakara. Ogólnie mogą zabić psa, ale to nie szkodzi.
odpalają te pola. Ona zajmie się wampirem, a on jego ochroniarzami. Strzelają też do lwa, ale nie sądzę, żeby byli w stanie go zabić. Mamy tutaj potencjalnego więźnia. Oczywiście stracił... Co to jest Humerus? Ale stracił dłoń. Nic ciekawego. Ona da radę tego wampira pokonać, chyba. Mamy pokarm nareszcie. O kurwa, eksplodujący pas miał. Wampir schwytany. Można go w sumie uleczyć w ten sposób, tak? Bo nagle się stanie odporny na choroby, jak zostanie wampirem. I problem rozwiązany. W sumie ciekawe, jak stał się wampirem podczas trwania choroby, to ta choroba mu zagrozi? Może go zabić? Nie wiem. Zabić go nie może, bo jest nieśmiertelny. I możemy tego wampira schwytać i w sumie uczynić kogoś jeszcze wampirem. On już wraca. Kto jeszcze mógłby zostać wampirem? Zostawię to na następny odcinek. Bo nie jestem pewien, czy wampiry mogą zachodzić w ciąże. Nie wiem. 1000 godzin rozegranych, ale nie wiem. Jak uczynimy naszą ostatnią kompietę wampirzycą, to możliwe, że się nie rozmnożymy tutaj w tej kolonii. On mógłby zostać wampirem. Albo nawet creep. Przytrzymamy ją na razie przy życiu. Możemy na niej wykonać operację, która sprawi, że zapadnie w sen. I nie będziemy się musieli martwić o to, co będzie. Jak wstanie. Teoretycznie mogłbym zrekrutować, ale nie jest lojal. Aha, to jeszcze jest pożar. Zapomniałem. No, ale myślę, że może Creep zostanie wampirem. Chociaż Creep już ma ksenotyp. No to może ona, o ile się wyjaśni, czy... Wampiry mogą zachodzić w ciąże. Nie, nie chcę go łapać, chcę go rozebrać. Bo ma tą kuloodporną kurtkę, tak? Co mu się stało? Jest tylko niezżywiony chyba. No kurwa, teraz się jeszcze będą bić. Pada w ten defrest, to w sumie tak miało być. O niego się nie trzeba martwić, trzeba teraz to dziecko ogarnąć. Ona nie krwawi. On jest bardzo bliski śmierci. Spróbuję go opatrzyć bez lekarstwa. Bo jak ona pójdzie po lekarstwo... Nieważne. 5 kolonistów. Dobra. Ogarniemy, kogo uczynić wampirem w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Troszkę się tutaj wydarzyło. I na razie.